Dopiero w tym momencie w pełni zrozumiała, czego książę od niej oczekuje. Poczuła dreszcz i lekkie zażenowanie. Mimo to dumnie podniosła głowę i spojrzała mu głęboko w oczy. Władco Mrocznych Gór, po pierwszym doznanym upokorzeniu, zatrzymaniu mnie na siłę w twojej rezydencji, mogę oczekiwać z twojej strony także innych oznak braku szacunku. Bo przecież cóż innego robi się z więźniem, nieprawdaż? Uśmiechnęła się gorzko i kontynuowała. Bądź jednak pewien, książę, że w życiu doznałam już tak wielu upokorzeń, że stałam się całkowicie odporna na każdy z nich. Jeśli więc pragniesz mojej nagości i oddania, to musisz uczyć siły. Są na tym świecie kobiety, które pragną przemocy, ale przemoc względem was uważam za słabość, niegodną władcę. Dodał z czarującym uśmiechem. Słysząc te słowa, zakipiała gniewem, poczuła, jak rumieńce znów zabarwiają jej policzki, a wściekłość podchodzi do gardła. Książę, świadomość własnej wielkości często oślepia. Rzuciła ze złością. Czyżby? Z całego serca żałuję wybranej drogi i przyjazdu tutaj do Mrocznych Gór. Jak możesz, panie, oceniać mnie i porównywać, nie znając mnie zupełnie? Wybacz me słowa, ale twój ojciec to twoje zupełne przeciwieństwo. Teraz ty, Mariam, oceniasz mnie, nie znając mnie zupełnie. Dodał z czarującym uśmiechem. Widzisz więc, jak łatwo uczynić to samo, co oburza nas w zachowaniu innych? Będzie zdecydowanie lepiej, jeśli naszą dyskusję zakończymy jutro wieczorem. Teraz skorzystaj z kąpieli. W kolejnej komnacie znajdziesz suknię, a w tej po prawej stronie sypialnię i coś do zjedzenia. Poranek możesz spędzić na tarasie. Po moim odejściu dokładnie zamknij drzwi na klucz i nie otwieraj nikomu. Nieważne, co wzbudzi twoje zainteresowanie, pozostań tutaj. Po południu zapukam dokładnie 7 razy, a na dziś to tyle. Dalsze zasady twojego pobytu w Mrocznych Górach ustalimy innym razem. Mężczyzna podszedł do drzwi i jeszcze raz odwrócił się w jej kierunku. Odpocznij i czuj się jak u siebie. Nie otwieraj nikomu i pod żadnym pozorem nie opuszczaj komnaty. Miło się z tobą rozmawia. Dodał, nadal się uśmiechając. Tym razem jednak z jakąś tajemniczą nutą. Dobranoc. Do jutra około 7. Dobranoc. Odparła chłodno, a gdy książę opuścił komnatę, z westchnieniem ulgi przekręciła klucz, po czym usłyszała jego miarowe, oddalające się kroki, które już po chwili zupełnie ucichły i odetchnęła głęboko, ciesząc się ciszą dookoła i upragnioną samotnością. Po kąpieli i lekkim posiłku próbowała zasnąć. Czuła zmęczenie, ale natarczywe myśli nie pozwalały zmrużyć oka. Mimo że pościel była tak miękka i delikatna, jakby utkana ze złotego puszku najdelikatniejszych pajęczych nitek. Zachowanie księcia wprawiało ją w zadumę. Czego on od niej chciał? Czy naprawdę oczekiwał tego, czego zażądał? Czy tak będzie wyglądał jej dalszy pobyt w Mrocznych Górach? Jakie tabu chciał przełamać? I dlaczego zachowywał się w ten sposób? Tysiące myśli przebiegały jej przez głowę i mimo zmęczenia nie pozwalały zasnąć. Przepych obecny dookoła i dbałość o detale, widoczna w każdym najmniejszym drobiazgu, napawały zdumieniem. Dwór królewski wydawał się tak ubogi, jak chłopska izba w porównaniu z twierdzą rodziny de Hons. A przecież do tej pory zobaczyła tylko jej maleńką część, co też przyniesie jutrzejszy dzień.
Jakie uszczypliwe i dwuznaczne uwagi znów będzie musiała znieść. Nie mogła spać. Usiadła na łożu i spojrzała przez okno. Księżyc zniknął za murami zamku, ale nadal cała okolica była oświetlona jego srebrnym blaskiem. Mgły delikatną bielą otulały ziemię, raz po raz wirując w powietrzu i tworząc fantastyczny kształt. Ośnieżone szczyty na horyzoncie miały w sobie coś tak pięknego i tak tajemniczego, że przez chwilę nie mogła oderwać od nich wzroku. Dokładnie tak, jak mówił alchemik. Potrafiły nie tylko magnetycznie przyciągnąć uwagę, ale jeśli ktoś chociaż raz je ujrzał, to z pewnością tęsknił za nimi przez wiele lat. Dlaczego staruszek ukrył przed nią fakt, że Ralph Saint-Andrance jest jego własnym synem? Teraz przypomniała sobie, z jakim przejęciem mówił o mrocznych górach i wszystko powolutku układało się w jedną całość. Ukryta twarz księcia budziła w niej niepewność, a to przenikliwe zimno i wyniosłość były tak różne od ciepła i otwartego serca starca, który traktował ją jak własną córkę. Dlaczego władca twierdzy i podległy jej krain uważał ją za kochankę własnego ojca? Przecież to było zupełnie niedorzeczne. Ale czy naprawdę? Rzeczywiście kilka razy będąc w dworskiej pracowni była świadkiem na wpół przerwanych rozmów, jakby tajemniczych spotkań ojca Greona z kobietami z wyższych sfer. Aż do dzisiaj była przekonana, że szukają one alchemicznych mikstur, a nie romansów. Zabawne, pomyślała. Względem mnie alchemik zawsze był powściągliwy i cechowała go wręcz ojcowska miłość. Tak też było. Nigdy nie odczuła żadnych aluzji, nie zauważyła czegokolwiek, co mogłoby potwierdzić zarzuty księcia. To prawda, że kilka razy przytulił ją serdecznie, pogładził po włosach, otarł łzy, ale nigdy nie było w tym pożądania. Jeśli więc to prawda, że wybrał dwór dla kobiet, to najwyraźniej nie była w jego typie. Westchnęła z uśmiechem, podchodząc do okna. Ostatnie dni były pełne wrażeń, ale oskarżenie o zdradę stanu wydawało się na wyrost. Mogła oczekiwać wszystkiego, ale że następca tronu posunie się aż tak daleko, przekraczało jej najśmielsze przypuszczenia. Ponowne spotkanie Roberta de Valois, wypełnione tak wielkimi emocjami, ucieczka, droga do mrocznych gór i teraz ta twierdza, która zamiast ochrony przyniosła jej zniewolenie.